Zaraz, zaraz, czy to aby nie... No jasne, te małe, urocze stworzonka to... Gibaski. Praprababcie naszych co bardziej rozgarniętych widzów niewątpliwie je pamiętają. W dawnych, szczęśliwych czasach, kiedy zejście po schodach nie odzywało się w piersiach paroksyzmem bólu, praprababcie rozczulały się do łez na widok tych kochanych, potulnych istotek. No z tą potulnością to nie przesadzajmy. Widok beznadziejnie uwikłanych w koleje losu szadoków wprawiał je w wesołość. Bywało, że z rozmysłem podsuwały im różne głupie pomysły. Także takie kochane to one znowu nie były. Właśnie przy okazji owych złośliwych figlów, gibaski nieopatrznie zbliżyły się do dotkniętej rozkładem planety szadoków, której trujące miazmaty byłyby je zabiły. Ale nie zabiły. Mimo to gibaski na wszelki wypadek udały się na urlop zdrowotny. Hen, hen, daleko, bo do samego Hollywood. Gdzie za ciężkie pieniądze zaangażowano je przy produkcji kreskówek. Czerwony kapturek był gibaskiem. Królewna Śnieżka też, nie mówiąc o krasnoludkach. Kot Krzysztof i wróbel Władek, gibaski. Mała syrenka, a jakże. W końcu jednak wróciły. Znalazły dziurę w nicości i zmontowały antenę nadawczą. Zaraz, jaką dziurę w nicości? Dziurę w niczym? Nie drążmy tego tematu. Tak było i koniec. Przez 24 godziny na dobę gibaski słały w eter przesiąknięte duchem beztroskiej zabawy obrazy niekończących się tańców, festynów i rewii, których barwnego przepychu niestety nie jesteśmy, drogi widzu, w stanie ci oddać. Wracającym po całodniowej charówce w zgiełku maszyn i tykaniu zegarów szadokom, widok owych beztroskich pląsów przywracał radość życia i wiarę w lepsze jutro. Miałyżby dzięki gibaskom odzyskać dawno utracone szczęście?